Poświęconej książce Antona Marcińskiego, książce Ciało Mistyka, wstęp do antologii cielesności. Nasz autor zaszczycił nas swoją obecnością dzisiaj. W rozmowie także wezmą udział Piotr Graczyk, Marcin Polak, Łukasz Kołoczko i ja, czyli Cezary Woźniak. Na początku może zróbmy tak, że oddalibyśmy głos autorowi książki, który może dokonał jakiegoś wprowadzenia autorskiego i problematykę w ten projekt. A potem byśmy zaczęli na jej temat dyskutować. Ja jeszcze powiem od siebie to, że od razu powiem, że jak gdyby znajduję tą książkę jako rzecz rzadką i skomplikowaną, mocno erudycyjną, wymagającą od czytelnika pewnej uwagi. Także proponowałbym, żebyśmy dzisiaj wykorzystali ten czas i zagłębili się w rzeczy, które są intrygujące, ale także i zapewne skomplikowane. Więc prosiłbym Cię, Antony, żebyś może powiedział parę słów na temat tego zamierzenia, na temat tego, co chciałeś może nawet mi powiedzieć w tej książce. No a potem my, zgodnie ze starą zasadą hermeneutyczną, spróbujemy zrozumieć to lepiej niż to, co Ty chciałeś powiedzieć. Nie wiem, dziękuję bardzo, Cezary. Nie wiem, czy jest skomplikowaną, bo w zasadzie to jest książka o dwóch słowach, które po polsku są przedstawiane przez jedno słowo, czyli o ciele. O czym więc jest? No, jak w tytule i w podtytule widać, o ciele, mistyce i ontologii, chyba bym od końca zaczął te rzeczy może mniej dyskusyjnych. Właśnie od ontologii. Cała książka w zasadzie jest poświęcona temu, jak można zastosować heideggerowskie pojęcie różnicy ontologicznej, jak różnica ontologiczna dotyczy ciała, czyli różnica pomiędzy bytem a byciem, a bytem, a tym, co jest. Czy w ogóle się da dostosować do tego. Więc no, wiadomo, inspiruje się metodą heideggerowską, taką jego specyficzną oczywiście fenomenologią, ale ponadto również jest tutaj bardzo ważny wątek arystotelesowski z drugiej strony, więc jeżeli chodzi o Arystotelesa, jest to ciało możliwe, dynamis, gdy mówi w metafizyce o możności i aktualności, i ciało faktyczne, aktualne, fizykalne, dotykalne, to które dotyka i to które mówi. Więc przede wszystkim chodzi o ontologię ciała, czym jest ciało jeszcze za chwilę, i dopiero w drugiej kolejności chodzi o mistykę, o mistykę, którą poniekąd tutaj redefiniuje to pojęcie. Oczywiście jako taki bardzo spektakularny przykład, ale przykład również partykularny. Tutaj stosuje mistykę chrześcijańską, średniowieczną. Szczególnie zwracam się do dwóch autorów, wschodniego i zachodniego, Grzegorza, świętego Grzegorza Palamasa i mistrza Eckharta. Przy tym chodzi o Eckharta znanego z tekstów niemieckich, nie łacińskich. Te łacińskie
łacińskie teksty omija. Później, gdyby komuś było ciekawe, to wytłumaczę dlaczego. Natomiast sama mistyka tutaj jest pojmowana jako, jako pewna relacja, która jest właściwa ciału, która jest właściwa ciału na tych różnych jego poziomach ontologicznych. I jest to coś, co pozwala jakoś ująć współdziałanie ciała, ująć to współdziałanie przez taką formułkę, którą bardzo lubię z chartyńskiego pisania wiary, gdzie chodzi o ciało, w zasadzie o ciała, bez zmieszania, bez rozdzielenia. Takie paradoksalne ujęcie współdziałania ciała i o współdziałaniu również tutaj mowa. Więc o tym współdziałaniu między innymi w mistyce chrześcijańskiej mówię, ale sądzę, że dałoby się to zastosować nie tylko do kontekstu chrześcijańskiego, a ponadto dałoby się również to zastosować. Również chodzi o samą mistykę, o samo pojęcie mistyki, nie tylko do kontekstu religijnego, między innymi. I o tym krótko mówię w tekście. Między innymi chodzi o relację erotyczną. I po trzecie, czyli to pierwsze słowo w tytule, ciało, czym jest ciało. Otóż, no, po pierwsze, mówię o ciele, zwracając się do dwóch pojęć greckich, które są tutaj kluczowe i których niestety nie da się ująć po polsku, czyli soma i sarx, usiłuje poprzez jakieś badania etymologiczne, również oczywiście leksykograficzne, poprzez badanie uzusu, poprzez badanie gramatyczne, ukazać, czym te pojęcia były, co znaczyło po grecku. I poniekąd oczywiście w większości języków współczesnych europejskich soma i sarx znajdują swoje odzwierciedlenia, jak to na przykład po francusku corps et chair, po angielsku body, flesh, corp i life z jednej strony i flesh z drugiej po niemiecku, ale no, jeżeli na przykład to, gdyby to porównać z fenomenologią cielesności francuską, gdzie między innymi Merleau-Ponty, ale również Michel Henry, zwracamy się do tych dwóch pojęć, corps et chair, to no, nie pokryła się to ich rozumienie, gdzie raczej chair, czyli taki odpowiednik, niby odpowiednik sarx, jest takim centrum podmiotowości, to się nie pokrywa z tym, co tutaj usiłuje wyciągnąć z tych pojęć greckich. Oczywiście usiłuję to uzasadnić. Raczej tutaj zachodzi pewna inwersja. To inwersja, może inwersja niezbyt pewna, paradoksalna, ale jednak sama sarx poniekąd odnosi się do soma jako do takiego swego źródła. I najważniejsza rzecz, na tym skończę na razie, i taka rzecz, która, na której mi najbardziej zależy. Oczywiście, gdy mówię o różnicy pomiędzy soma a sarx, mówię o pełnej różnicy ontologicznej, lecz chcę podkreślić, że to jest taka ontologia, która ma wymiar językowy, która również tutaj Heidegger jest ważny, ale nie tylko Heidegger, która pozwala również
wszystkie byty, których dotyczy, czyli wszystko, traktować jako zjawiska językowe. Wobec tego samo ciało przede wszystkim badam tutaj jako takie dwoiste zjawisko językowe. Ciało, którego można dotknąć, ale które również można za sprawą narzędzi lingwistycznych badać. Więc chyba tyle jako tytułem wprowadzenia. Ja się rwę, żeby Państwu od razu powiedzieć, a jeśli Państwo się nie zorientowaliście, to jest cudowna książka. Tak, absolutnie tą książkę trzeba nabyć, trzeba się z nią nabyć. Też. A jakie to jest niezwykłe doświadczenie zupełnie. Wbrew temu, oczywiście bardzo słuszne było to wprowadzenie, natomiast zabrzmiało ono dosyć akademicko. Znaczy zabrzmiało jak referat kogoś, kto napisał książkę naukową, książkę na stopień, właściwie to się zgadza, bo jest to książka tezodoktorska, tak? Ale czytając to, w żadnym miejscu się na to nigdy się tego nie domyślimy, że to jest książka pisana na stopień. To nie książka pisana na stopień. Tak? To znaczy książka akademicka. Nie chcę tak bardzo znowu na tą akademię jechać od razu, że taka zła, ale jednak myślę, że akademickość trochę tak w złym sensie, przynajmniej wyraża się w tym, że oddziela się akademik z siłą rzeczy od przedmiotu swojego badania. Tak? Znaczy ja tu jestem naukowcem, a mam bez emocji podejść do tego tematu, przedstawić rzeczowo, przedstawić i tak dalej. Tymczasem Anton nigdzie się nie oddziela od swojego tematu, znaczy ma absolutną świadomość tego, że książka o ciele jest pewnym tekstem, który jest ciałem, tak? A że język ma charakter cielesny. W związku z tym badania językowe nad ciałem same są częścią cielesnego istnienia. Tak? Że los ciała jest również losem tej książki. Tak? Książka jest napisana, powiedziałbym, znaczy główną cechą, którą widać w jej stylu, ten styl jest ważny, myślę, on jest bardzo spokojny. Tak? Znaczy tak jakby się wchodzi w tą książkę, zaczyna się ją czytać, tak jakby serce zaczynało wolniej, coraz wolniej bić. Tak? A ona jest, co nie znaczy, że coraz słabiej, tak? Przeciwnie, coraz spokojniej. Tak? To jest bardzo spokojny rytm, w którym wyłaniają się tematy, obrazy. I z tego wyłaniania się tematów, obrazów wysnuwa się ta opowieść. Tak? To nie jest tak, że trzeba punkty jakieś przerobić. To jest tak, że organicznie wszystko tutaj z siebie wyrasta. Tak, tak ja to widzę. I w związku z tym to jest książka wspaniała. I jeszcze jedną rzecz chciałbym, znaczy to już troszeczkę w duchu tego mądrzenia się bardziej niż autor. O tej mistyce, no więc chociaż ty powiedziałeś, że to jest książka, która chce trochę temat mistyki przystawić, więc ja bym jeszcze bardziej to, znaczy mocniej to powiedział. Wydaje mi się, że w tej książce temat mistyki jest przedstawiany jako temat po prostu praktyki życiowej, tak? To znaczy każda praktyka życiowa daje się ująć od strony mistyki, prawda? Tak to można zrozumieć. Więc w związku z tym, gdy mówimy o mistyce, nie mówimy o jakimś osobnym, odrębnym świecie, który gdzieś w klasztorach się dokonuje, albo w jakichś zamkniętych zupełnie miejscach na pustyni, tylko to jest, mówimy o swojej praktyce życiowej, w której istnieją różne aspekty i jeden z tych aspektów można nazwać aspektem mistycznym. Tak? On jest stale obecny. Tyle bym na początek. To teraz, jeśli pozwolicie, to ja w tym paradygmacie tytułu i tematu tej książki chyba chciałbym sformułować jedno pytanie, bo oczywiście na pewnym poziomie jest jasne, że tutaj chodzi o ciało. Prawda? Znaczy cały czas rzeczywiście mówisz o ciele. Ale ja w którymś momencie zorientowałem się, że nie wiem, o czym mówisz. Znaczy, czym jest to ciało? O jakie ciało
tutaj chodzi. Rozpoczynasz od analiz językowych, tak? Przedstawiasz, jakie znaczenia w języku greckim ma słowo soma. I później wchodzisz w rytm mówienia o ciele, tak? I teraz przynajmniej chciałbym sobie skonkretyzować, to znaczy o jakie ciało tutaj chodzi. No, czy tu chodzi o ciało człowieka? Wiele fragmentów sugeruje, że rzeczywiście mówimy tutaj o ciele człowieka. Przed chwilą pojawiła się intuicja, która też jest do obrony w ramach tej książki, tak? Że ciało jest tworem językowym, że ta książka jest ciałem. Tak? Czyli, i jeśli tak by było, to byłoby to w ogóle ciekawy zabieg fenomenologiczny, prawda? W którym fenomenologia jako obserwowanie fenomenu jest zarazem wytwarzaniem tego fenomenu. Super zabieg, ale czy to rzeczywiście o to chodzi, prawda? No bo słowo soma, to pokazujesz w pierwszych analizach, może odnosić się do bardzo wielu ciał, nie tylko ciała ludzkiego, prawda? W związku z tym no, interesuje mnie ten punkt, ja go nie znalazłem, w którym ciało zaczyna być ciałem człowieka. A być może takiego punktu w ogóle nie ma, być może w ogóle tutaj nie chodzi o ciało człowieka i to jest pewien tylko złudzenie, któremu ulegamy właśnie dlatego, że przechodzimy później do mówienia o mistyce Eckharta, Palamasa, w związku z tym no, oni coś robią ze swoimi ciałami, prawda? Prawda? Mówią, uprawiają Henrykię, czy Abyszydenkajt i tak dalej, prawda? Jest tam taki moment, który jest bardzo ciekawy, chociaż dla mnie problematyczny. I to jest gdzieś z początku właśnie. Kiedy próbujesz zasugerować, że być może ciało jest takim słowem bardzo ogólnym, ale nie tak ogólnym jak bycie bytu, że słowo byt jest ogólniejsze. I nawet jest taki fragment, że oczywiście każde ciało jest bytem, ale nie każdy byt, prawdopodobnie tam używasz takiego zastrzeżenia, prawda, że nie stwierdzasz na pewno, prawdopodobnie nie każdy byt jest ciałem. Później jest taki fragment o duszy, kiedy pokazujesz, że jednak duszę da się zinterpretować, prawda, jako pewien wykwit ciała, tak? Pewien stan, w który ciało się wprawia. No, w związku z tym dla mnie to jest problematyczne, czy rzeczywiście, kiedy mówimy tutaj o tej różnicy soma-saks, tak? To czy tak naprawdę nie mówimy o byciu bytu i o bycie, tak? O takiej różnicy. Znaczy, no to jest pytanie, dlaczego się zawężasz? Albo dlaczego nie pokazujesz zawężenia, że mówimy o ciele człowieka? Albo dlaczego się zawężasz i nie mówisz tego, że mówimy o bycie w całości, prawda? Jeszcze jedna uwaga, ponieważ właśnie to chyba trzeba byłoby zdradzić tym, którzy nie czytali, że soma jest tutaj interpretowane jako ciało, które się staje, tak? Stające się ciało. Sarx natomiast z wszystkimi tymi momentami, w którym no, właśnie to stawanie przyjmuje konkretny kształt. Prawda? No, rzeczywiście tutaj pracuje różnica antropologiczna z całą pewnością między bytem i bycie. Ale są takie analizy w tej książce, które mnie do złudzenia przypominają heideggerowski komentarz do fizyki Arystotelesa. Jest taki esej o pojęciu physis. I no, Heidegger próbuje zinterpretować physis właśnie jako bycie bytu. No i tam się pojawia taka bardzo ciekawa konstrukcja, mianowicie on mówi, że nie wiem, czy dobrze to przytoczę po grecku, że on mówi, że physis to jest hodos ek physeos eis physin, tak? Czyli physis jest drogą od physis ku physis, tak? To znaczy, że physis jest zarazem swoim początkiem, jak i swoim końcem i zarazem jest tym ruchem, który no co, wydarza się z siebie, czy wytwarza z siebie wszystkie byty, które są na kształt physis, prawda? Czyli które są bytami należącymi do przyrody. No i to pozwala oczywiście Heideggerowi powiedzieć, że physis jest w związku z tym u Arystotelesa rozumiana jako bycie
bycie bytą. W związku z tym kolejne pytanie, które bym tutaj postawił, czy dostrzegasz różnicę między physis w tym rozumieniu, tak? I somą? A więc zacznę od tego pierwszego. Dlaczego nie utożsamiam, dlaczego nie mogę twierdzić, że ciało jest bytem, takie ciało stojące się, tym będącym, o którym między innymi Heidegger mówi. I czy chodzi o ciało ludzkie, czy również chodzi o ciało inne. Mam, gdy pisałem ten tekst, miałem aspiracje fenomenologiczne i oczywiście dokonałem analizy również lingwistycznej, ale byłem prowadzony w tym opisie przez własne doznanie, doznanie własnego ciała. Jest to usiłuję również w tym tekście wyjść jednak poza podział na to, co wewnętrzne, to, co zewnętrzne, ciało wewnętrzne i zewnętrzne, ale w takim języku potocznym można było powiedzieć, że jest to tekst wynikający z introspekcji, z tego, z czym mam do czynienia w sposób najbardziej bezpośredni, a właśnie to moje ciało, czyli może poniekąd ja sam, może bez poniekąd, ja sam jestem tym, co jest mi dane w sposób bezpośredni. Jest to ciało ludzkie, jest to niewątpliwy byt, ale jestem właśnie z tego powodu ograniczony do tylko pewnego rodzaju bytu, co do którego mogę mieć większą pewność niż co do innych bytów. Mówię tam o tym, że takim, odwołując się zresztą do Schellera, do tego jego pędu życiowego, który opisuje między innymi w sytuacji człowieka w kosmosie, mówiąc o tym, że takim ciałem może być roślina, ale jest to już raczej bardziej wyabstrahowana spekulacja, bo ja nie mam doświadczenia rośliny. Być może da się to przełożyć, ale raczej trzymam dystans wobec takich opisów po prostu dlatego, że opisuję własne doświadczenie. Więc to pierwsze. A drugie, czy jest to physis? Raczej tak. Raczej tak i ja bym tutaj tylko zaproponował, jest to physis, a physis heideggerowska, tylko żeby przedstawić różnicę może, albo różnicę też ontologiczną, ale też nie jestem pewien, czy jest to tylko i wyłącznie różnica ontologiczna, inaczej mówiąc, czy ciało soma jest, nie ma jakichś cech również bytu, nie tylko bycia. Ja bym chciał odwołać się do innego przykładu z Kreniego. Gdy Kreni mówi o dwóch rodzajach życia, o zoe i bios. Zoe, życie takie ogólne, nieskończone i nieuchwytne. Bios odwrotnie. Coś bardzo konkretnego. Coś, co może poniekąd jest sprzeczne z swoją wyjściową definicją. Czyli to jest bycie, które znajduje swoją ostateczną postać w swoim przeciwieństwie, którym jest śmierć, którym jest właśnie zaprzeczenie tego bytu. Więc jeżeli dałoby się tutaj Zoe Kreniego porównać do tego, czym jest physis u Heideggera, to dałoby się również, a moim zdaniem dałoby się również to porównać do tego, czym jest soma. Tym bardziej, gdy mówisz o tym
tej drodze od Physis do Physis, no, do Physim, to jest to wprost to samo niemalże, o czym mówię, gdy opisuję taką intencjonalność, ale nie do końca intencjonalność tego, czym jest Soma, które wychodzi od Somatos. Mm-hmm. I kończy się na Somatos. Właśnie ta figura mi nastąpiła, to przestrzenia. To ja może skomentuję książkę, z którą no, miałem pewien problem, bo ja właściwie podczas lektury cały czas czułem wewnętrzny bunt i no, go rzucałem, miałem ścianę, spokojnie. Nie, to taka metafora. No, już ten początek sam właśnie. Moim zdaniem to jest książka bardzo akademicka, ale w dobrym sensie, bo metodologicznie no, to jest właśnie hermeneutyka taka egzegetyczna. W wielu językach prowadzisz analizę. Widać, że autor jest językowo nie Polakiem, co też, ale jednocześnie bardzo biegle operuje językiem polskim, co takie, no, też odciska się na stylu, bo ten styl no, widać od czasu do czasu, takie niezręczności, których Polak nigdy nie zrobił, tam jest 5-6 takich rzeczy, ale poza tym to właśnie są ciekawe rzeczy, bo czytam po polsku i widzę, że autor jest zdystansowany do języka polskiego, także właściwie tam są takie sformułowania, jak na przykład co w tłumaczeniu na język polski brzmi, prawda? Polak nie powie tak, tylko Polak powie co w przekładzie brzmi tak. Ale nie czepiam się szczegółów takich językowych. Ten początek to jest ta deklaracja o tym, że książka jest przedłużeniem, ekspansją cielesną, że to od razu mi się skojarzyło z Derridą i z powiedzeniem, że wszystko jest tekstem. Czyli, że ciało też jest tekstem, a ty odwracasz Derridę, jesteś na antypodach Derridy, mówisz, że dokonujesz korporalizacji języka. To znaczy, ciało, język jest ciałem właśnie, prawda? Czyli jesteśmy na antypodach Derridy, którego zresztą tu w ogóle nie ma. Bo ja też ich czytałem tę książkę z perspektywy autorów, których tu w ogóle nie ma. Bo, no bo ja czytam, jak się okazało, zupełnie innych autorów czytamy, prawda? Znaczy, tam się gdzieś spotykamy przy mistrzu Eckharcie na chwilę. Ale no tak, dla Antona Marcińskiego filozofia, historia filozofii współczesnej kończy się na Merleau-Ponty, potem już nic nie ma. I raz wzmianka jest na jednej stronie. Też jest Bataille, jest raz wzmiankowany, no ale Bataille powiedzmy, że jaki to jest taki wczesny poststrukturalista. No, nie ma Foucault, który o ciele sporo pisał. Nie ma niczego powiedzianego o dekonstrukcji, a w kontekście sarkazmu to by chyba pasowało. Tak mi się skojarzyło, bo sarkazm to wielość, prawda? Więc jak myślimy o wielości ciała, o wielości sensów, o rozdanianiu się sensów w procesie dekonstruowania, no to jest proces sarkastyczny, tak jakbym to interpretował po linii autora. Więc nie wiem, może tak, to w ramach sarkastycznej krytyki, taka uwaga. Najlepsze ewidentnie jest, jak autor przechodzi przez te wszystkie wprowadzenia językowe, które są nużące momentami i właśnie powodują, że rzucamy o ścianę książką. Zwłaszcza jak tam wymieniasz po kolei znaczenia encyklopedyczne tego słowa, no to jest męczące, prawda? Potem zaczyna być ciekawie w rozdziale praxis. To jest najciekawszy rozdział chyba. Tam jak opisuje autor tą drogę, bo chodzi, nie chodzi tylko o to, żeby przedstawić dwa sensy ciała, czyli sarx, czyli to ciało zastane, jak pisze, to ciało właśnie takie określone, którego granice są określone, które się mnoży i dzieli w nieskończoność i generalnie jest cały czas w konflikcie ze sobą, jest rozdarte, tak jest opisywane, i jest takie beznadziejne w gruncie rzeczy też, prawda? No jakbyśmy byli u Becketa, no, czekając na Godota, nic się nie da zrobić. Tak się zaczyna czekając na Godota. Ale mówi Anton, ale mamy jeszcze Somę, prawda? Czyli możemy zrobić coś takiego z naszym takim zmysłem wewnętrznym, z naszą uwagą, z naszym czuciem cielesnym. Możemy je dokonać konwersji, możemy się zwrócić w stronę głębi.
tu po to są potrzebni właśnie ci autorzy mistyczni, czyli mistrz Eckhart, Grzegorz Paramas i inni, Jan Klimak i jeszcze kilku innych. Co było dla mnie zresztą ciekawą lekturą, bo poznałem mistykę hezychastów dzięki autorowi. Jeżeli czytelnik sięgnie po tę książkę, to nie musi już czytać hezychastów, wystarczy, że przeczyta Antona Martyńskiego. On tam precyzyjnie właśnie zgodnie ze swoim wyznaniem wiary, zgodnie ze swoim światopoglądem używa tych cytatów, konstruując z nich właśnie, rekonstruując praktykę. Jak to, bo o to chodzi właśnie. Chodzi o to, żeby wycofać się z tego sarkastycznego, rozczłonkowanego ciała światowego, zastanego, ku jakiejś wewnętrznej głębi ciała stającego się, ciała, które jest tożsame ze sobą zawsze, staje się jak taka ameba. Oczywiście ameba to jest taka sarkastyczna metafora tego, ale chodzi o to, żeby się wycofać ku właśnie i tu właśnie z pomocą przychodzi mistrz Eckhart i mówi ku iskierce duszy, gdzie dotyka ciało ludzkie, ciała boskiego. Jest pod koniec rozdział ciało boskie. Tak się ten rozdział jest to zatytułowany. Pod koniec książki autor bardzo dużo mówi o Bogu. To jest teologia. Tam już nie ma filozofii, jest teologia. No i to jest ten właśnie mój bunt wewnętrzny, no bo przecież Bóg umarł, prawda? Boga nie ma. Więc w jaki sposób może mówić o Bogu autor dzisiaj, prawda? Możesz trupa wybrać. Ja staram się mimo wszystko jednak zawiesić tego małego wewnętrznego niczego, który mi cały czas mówi, Bóg umarł, coś tam. No ale ja go nie słucham i mówię tak, poczytajmy. I okazuje się, że no właśnie. Autor też nie wie nic na temat Boga w ostatnim rozdziale. Okazuje się, że właściwie to kończy się takimi świetlistymi metaforami tego, jak wygląda mistyk oświecony, to ciało przebóstwione, a potem w zakończeniu wycofujemy się, bo właściwie to nie wiadomo ostatecznie, bo nawet gdybyśmy chcieli coś powiedzieć o Bogu, to no przez duże B, no to nie możemy za dużo powiedzieć, bo zaraz zaczniemy kłamać i zmyślać, prawda? Jeżeli mówimy coś o Apollu, no to wiemy, o czym mówimy. Jeżeli mówimy o Dionizosie, wiemy, o czym mówimy. Jeżeli mówimy o Jezusie Chrystusie nawet, wiemy, o czym mówimy. Oczywiście są pewne nieścisłości co do podwójnej natury, ale jednak, a jeśli chodzi o Boga przez duże B, no to naprawdę nie wiemy, o czym mówimy. Boga jest tam u tych mistyków sporo. Także to jest moja reakcja. Dziękuję. Chyba Antoni muszę ci oddać głos, żebyś odniósł się do tej krytyki. Ona mi się podoba, dlatego że oczekiwałem, że będziemy rozmawiać poważnie, trochę sarkastycznie, więc oczekiwałem, że w zasadzie byłem nawet pewien, że Marcin powie to, co powiedział. Tak słuchając cię, to się zastanawiałem, czy aby napisać jakąkolwiek książkę, trzeba być po wszystkich możliwych lekturach Derrida, Foucault i innych. I dopiero uwzględniwszy to wszystko, można pisać to, co się chce. To jest może oddzielne. Najnowszy stan badań. Tak, najnowszy stan badań. No ale może Anton coś powie, a potem jeszcze się odniesiemy do tego, co Marcin powiedział. A ja się też odniosę do tego, co ty powiedział. Okej. Nie, tylko sarkastycznie powiem o tym, że odnosiłem się do własnego ciała, które było jednak po Foucaultcie. I natomiast jeżeli chodzi o to, żeby już poważnie, między innymi do naszych źródłach. Interesuje mnie faktycznie. Nie odnosiłem się do tego Derridy w sposób bezpośredni, chociaż zdaje mi się, że jest tutaj ciągle obecny. Po prostu nie wiem, może nie było powodu tak, czy musiałem to wyeksplikować. Po prostu niektóre rzeczy były po prostu tak oczywiste, jak właśnie to podłoże, którym wczoraj napisałeś, bo jest to taki odpowiednik chory, lecz nie jest to przecież pojęcie derydiańskie, więc nie musiałem się do niego odnosić.
drugie oczywiście ograniczyło się do pewnego bardzo wąskiego koła źródeł, które działały w opisie, to jeszcze raz podkreślam, w opisie tych doznań, w opisie tego, w jaki sposób ten fenomen mi się okazywał, to jest bardzo ważne. Może jednak nie do końca jest to tekst akademicki, bo jest to również tekst będąc tekstem filozoficznym, jednak będę się przy tym upierał. Jest to tekst dość intymny. Natomiast jeżeli chodzi o filozofię i teologię, jeszcze raz podkreślę to. Mistyka chrześcijańska jest bardzo partykularnym przykładem, który bardzo dużo mi daje. Prowadzi mnie w owym opisie powrotu od Sarks do Soma, daje narzędzia, narzędzia przedstawienia tej drogi, z tym, że nie jest to jedyny możliwy sposób powrotu od Sarks do Soma. W zasadzie, tak jak powiedział Piotr, jest to każda praktyka życiowa. Ja mówię o tym w takim małym podrozdziale, chyba w pierwszym rozdziale, Mystikos. Mówię w sposób niemalże otwarty, że może to być relacja erotyczna. I tutaj ten inny w relacji erotycznej może być postępować w roli Boga. Jeśli taka relacja zachodzi i w niej uczestniczę, no to mam pewną pewność co do istnienia tego drugiego. Może ograniczoną, może na chwilę, ale jednak ten ktoś drugi jest. Więc albo relacja erotyczna, albo relacja dialogiczna, to już Levinas może być całkowicie obecny. Zresztą do Levinasa tutaj też się odnoszę. Więc ten Bóg z dużej czy z małej litery, Bóg jako inny, również inny z dużej albo z małej litery, tutaj całkiem jest na miejscu. W tym sensie może to być praca teologiczna, praca poświęcona erotyce, nie wiem, seksologiczna w końcu, lecz mi to nie przeszkadza, to znaczy to się nie kłóci moim zdaniem z kontekstem filozoficznym i z tradycją fenomenologiczną, która także moim zdaniem bardzo ważnym tutaj aspektem, nawet jeżeli się odnosimy do tak akademickich tekstów, jak teksty husserliańskie, odnosi się do, przede wszystkim do osobistych doznań fenomenologa. Już w drugiej kolejności przekładę to na język, w którym tworzy się narrację dla innych. Mi się też wydaje, że zarzut, że mówimy o Bogu po niczym, jest nietrafiony. Samego faktu, że ktoś obwieścił śmierć Boga, nie wynika, że temat przestaje istnieć. Nawet wtedy, kiedy rzeczywiście są ludzie, którzy w niego nie wierzą. Tak? O Bogu można mówić poza kontekstem wiary. I filozofia jest takim miejscem, gdzie bardzo często mówi się o Bogu poza kontekstem wiary. Tak? To jest jednak pojęć filozoficzny, który odgrywa różną rolę w różnych sposobach myślenia. Natomiast to, co chciałem powiedzieć na ten temat w związku z książką Antona, to wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, ten moment właśnie jest bardzo ciekawy i ja bym go nie dyskredytował, nazywając po prostu teologicznym, więc nie filozoficznym wątkiem. Mianowicie Anton bardzo ciekawie opisuje tą relację, którą mistycy nazywają Unią Mystica, czyli no właśnie zjednoczenia mistycznego, prawda? Taka tradycyjna wykładnia, ona mówi, że właśnie człowiek jednoczy się z jednym, czy z bóstwem, czy z Bogiem chrześcijańskim, prawda? No, w pewnym sensie zanika on sam na rzecz
na rzecz tego Boga, z którym się jednoczy. Natomiast Anton tutaj proponuje zupełnie inną wykładnię tej Unii Mistycznej, mianowicie mówi, opisuje bardzo dokładnie zarówno u Eckharta, jak i u Palamasa, w jaki sposób praktyka mistyczna opróżnia, tak, człowieka, teraz żeby użyć jego pojęć, z Sarks, czyli z tych wszystkich obrazów zastanych, i zrobić puste miejsce, tak? Ale w tym pustym miejscu, co się dzieje właśnie w tym pustym miejscu? W tym pustym miejscu dochodzi do współdziałania dwóch som. To jest zresztą ciekawe, bo tutaj nagle pojawiają się liczba mnoga od somy, prawda? Coś, co nie występuje w całej książce. Nagle to, Sarks jest oczywiście w liczbie mnogiej, soma raczej nie. Tutaj nagle pojawia się soma w liczbie mnogiej i dochodzi do współdziałania obu som, prawda? Nie stopienia się, nie porzucenia swojej somy na rzecz innej somy, prawda? Tylko współdziałania. Myślę, że to jest bardzo ciekawy pomysł. I no właśnie, on pozwala na interpretację, tak jak powiedziałeś, mi się to wydaje trafne, tak? Że to pozwala na interpretację mistyki poza tym kontekstem, w którym tym innym jest Bóg, na przykład. Po prostu, no, tylko jeszcze tego, o czym rozmawiamy w tej chwili od pewnego momentu, to być może problemem w cudzysłowie książki Antona jest coś, co można określić mianem zwrotu teologicznego. Bo Anton zaczyna chyba jako fenomenolog. Fenomenolog, który sięga też do etymologii, ale w pewnym momencie tak ostatni przeskok, czy też ów zwrot. Tak jak analogicznie trochę jak w filmie francuskiej. I wszystkim może się to podobać. Gdyby pojawił się w pewnym momencie jakiegoś wymiaru, który no, filozofii nie czarujmy się. Jest w jakimś sensie wyłączany. Przynajmniej filozofii krytycznej, pokantowskiej. Więc pojawia się w pewnym momencie kwestia jakiejś donacji Boga. No i prawdopodobnie Marcin nie jest w stanie jak gdyby podjąć tego ciężaru, co tej możliwości. I to nie jest bagatelna sprawa, bo jak gdyby ta kwestia jak gdyby odsyła do, mimo wszystko do pytania o ową potencjalność, do której mielibyśmy wrócić. Czym jest ta potencjalność? Czy ona jest Bogiem, czy ona jest jakimś wymiarem duchowości? Też mam pewne wątpliwości, czy tytuł na przykład faktycznie oddaje to, co chodzi w tej książce. Moim zdaniem, jak gdyby tego ciała, to de facto nie ma w tej książce. To jest rodzaj pewnego, nie wiem, badania w pewnym sensie już od razu wymiaru, który nie jest cielesny, albo nie jest materialny, tak bym powiedział. Więc prawdopodobnie, tak mi się wydaje, jak pisałeś tą książkę, to dotarłeś w pewnym momencie do problemu, który jest problemu, który sprowadza się do pewnego wyboru de facto. Czy uwzględniamy, można by powiedzieć, jednak poza filozoficzne źródła doświadczenia, czy też narzucamy pewien rygor i eliminujemy te źródła teologiczne, spirytualne czy duchowe. Więc są krytycy owego zwrotu teologicznego fenomenologii francuskiej, więc jeżeli faktycznie w tej książce wydarza się ten zwrot teologiczny, a wydarza się, no to nie od razu wszystkim może się to spodobać i podejrzewam, że Marcinowi się właśnie ten zwrot teologiczny nie podoba. Ja jeszcze nie miałem, no zaraz, to tak rozmawiać, ja przepraszam, ja tak podobno prowadzę tą dyskusję. A, dobra.
będę w takim razie, ale... Nie. Pogadał się tak. Ręką wskazałeś, śniadałem se... Zaraz, bo polemiczę się najpierw z tobą, a potem też trochę polemiczę z tobą. Wydaje mi się, że... Nie będę o tym zwrocie teologicznym. Mi się zdaje, że on nie jest tam aż tak wyraźniony, to znaczy raczej wręcz przeciwnie. A jeżeli bym zauważał pewną taką, pewne pęknięcie jakby w toku prowadzenia tutaj tej narracji w tej książce, to polega na tym, że pierwsze dwa rozdziały są, pierwsze dwie części są czysto konstrukcyjne, a drugie są jednak dużo bardziej historyczne. Tak? To znaczy, że w pierwszych dwóch rozdziałach Hamilton po prostu sobie bierze skąd chce, żeby własną skonstruować filozofię, a w tych dwóch ostatnich dopasowuje własną filozofię do tego, żeby jakoś ją przy jej pomocy wypowiedzieć Eckharta i Grzegorza Palamasa. Natomiast wydaje mi się, że ta śmierć Boga właśnie, to znaczy chyba zbyt ją traktujesz formalnie albo akademicko, bo ta książka moim zdaniem jest napisana po śmierci Boga. To znaczy tam ta śmierć Boga przyjmuje postać śmierci ducha. Tak? To znaczy tam zostaje bardzo wyraźnie, chociaż w sposób łagodny, bez jakichś takich demonstracji, pojęcie ducha, duchowości, podmiotowości z tego skrólowane po prostu. Ciotka pokazała, to tak naprawdę jest ciało. Mamy do czynienia z dwoma postaciami ciała. Tak? Z jedną, która da się porównać do ślimaka. I to jest to, co zostawia ślady, to jest ten nabrzmiewający, seksualny organ, jakim jest soma. A druga to jest coś, co można porównać do cebuli. Tak? To jest to ciało, które wiecznie odrzuca powłoki i nigdy w związku z tym się płacze przy tym zajmowaniu tych powłok. Ale w każdym razie mamy do czynienia z takim seksualnym ślimakiem, z taką płaczliwą cebulą i to jest relacja między nimi, a tam nie ma żadnego Boga, tylko na końcu się mówi, że no, a jeśli chodzi o tajemnicę, no to tajemnica jest. No, to jest też taka prowokacja. To znaczy, ja oczywiście tak bym tego nie odbierał, bo ja zresztą to nie był właściwie zarzut, że ja reaguję jakoś źle na wystąpienie rozdziału pod tytułem Ciało Boga, prawda? No bo to jest mój osobisty odbiór, natomiast to nie jest zarzut do autora, bo autor może mieć takie poczucie, prawda? No jeżeli punkt wyjścia jest fenomenologiczny, od razu mówimy, że jesteśmy zawężeni do subiektywnej perspektywy i w niej pracujemy, no to ja się nie wtrącam, prawda? No mogę co najwyżej uruchomić cały aparat krytyki fenomenologii jako takiej, prawda? Bo fenomenologia no ma to jest jej słabość, że no, świadomość badacza i co poza tym. Do czego mam dostęp? No gdzie tu jest kobieta na przykład, prawda? Bo ty użyłeś falicznej metafory. A nie, ona jest podwójna. Podwójna, dobra. Się... Użyłeś podwójnej w swoim mniemaniu. Natomiast ja tak jak czytałem to właśnie pierwsze pytanie. No to, ten Eros jest tu tak po macoszemu potraktowany. Bardzo szybko mamy relację erotyczną z Bogiem, świadomości z Bogiem. A gdzie jest kobieta? Gdzie jest partner w ogóle? A dlaczego nie mężczyzna? I tak dalej, prawda? Bo oczywiście tu też się pojawia ten heteroseksualny wątek tam w pewnym momencie, ale już abstrahując od płci, gdzie jest partner ludzki, z którym masz tą relację intensywną, która moim zdaniem kłóci się bardzo z podejściem Eckharta, który z Abgeschiedenheit, ponieważ między innymi wśród stworzeń, od których trzeba się odwrócić u tego mistyka, są właśnie inni ludzie, ponieważ zagłębiamy się we własną świadomość coraz głębiej i głębiej, prawda? To jest takie monologiczne myślenie i praktyka, gdzie jest miejsce dla drugiego, gdzie jest miejsce dla dziecka, gdzie jest miejsce dla relacji międzyludzkich, gdzie jest na miłość platońską miejsce, gdzie jest Eros. Eros jest po stronie samotnej świadomości, która dąży do Boga, który gdzieś tam się jej wyłania, jak w tej ikonie bizantyjskiej, prawda, z ciemności, ale do końca nie. No to nie jest normalne usytuowanie Erosa, normalne czyli greckie.
już w takim wyrafinowanym pojęciu, bo psychologiczny eros to w ogóle tutaj nie istnieje, prawda? Tu nie ma relacji damsko-męskich w tej książce. Więc pierwsze, samo pojęcie świadomości raczej bym zawiesił mowę o świadomości w tym kontekście. O ile można o niej mówić, to jest to coś, co wytwarza się, jest to już coś wtórnego względem narracji ciała. Stąd właśnie też chciałem się odnieść do tego Łukasza, ale zapomniałem. Wątek duszy. Zresztą Piotr, który też o tym powiedział, jest marginalny, w zasadzie nawet niekonieczny do tego, by opisywać takie ciało i do tego, by przedstawiać podmiotowość ciała. Dusza jest tu bardzo krótki fragment poświęcony duszy, raczej taki rewerans wobec konwencji, ponieważ zarówno w tekstach Palamasa, co i Eckharta mowa o duszy jest oczywiście. Mówię o duszy, by pokazać jej aspekt cielesny. Dusza jest wtórna w ramach tej narracji względem ciała. Oczywiście mi się to osobiście podoba. Zarówno Palamas, jak i Eckhart mówią o tym, że dusza może być formą ciała. No i zawieszają głos. I tego mi wystarczy, aby również głos zawiesić. Drugie, tutaj faktycznie, jeżeli chodzi o mistykę, mowa o pewnej relacji pomiędzy tym, czym są te ciała soma, z tym, że już w pierwszej części mówię o w tym gimnastykowaniu, z którego wyprowadzam stan sysomatos. Przepraszam, zmienię krzesło. Mówię o tym, że taka relacja po pierwsze jest relacją dwóch żywiołów w zasadzie nieokreślonych, poza jednym tylko wyjątkiem. Możemy określić stan, sytuację ontologiczną tych dwóch bytów, niebytów. Nie wiadomo w końcu do końca, czy są to byty, bo to coś, co staje się bardziej bytami. Poza tym, jeżeli chodzi o płeć, to w ogóle nie znajduję tutaj na tym poziomie ontologicznym miejsca na to, by o płci mówić. Może być to soma kobiety, może mężczyzny, może jakiejś płci trzeciej. I relacje takie mogą zachodzić pomiędzy, mogą być to relacje heteroseksualne, homoseksualne albo aseksualne. I tutaj w ogóle żadnej heteroseksualności, moim zdaniem, żadnych heteroseksualności antropotów się nie wyłania. Natomiast jeżeli chodzi o Eckharta i odejście od ludzi, słynny i fascynujący wątek w jego mistyce, gdzie porównuje do siebie Martę i Marię. I jednak Martę stawia jako przykład. Czyli tą, która była aktywna, tak? Która była aktywna i która się zwraca do świata i do ludzi. Nie tą, która się wchodzi, całkowicie odrzucając świat w relację z Bogiem, lecz odwrotnie. Więc raczej tutaj zaszło nieporozumienia, na czym ono polega. Spróbuję to wytłumaczyć. Faktycznie, gdy mówimy o mistyce, to cała mistyka tutaj występuje niejako na dwóch poziomach.
Po pierwsze, mówimy o mistyce, relacji mistycznej pomiędzy dwoma albo więcej ciałami soma. Lecz z tego oczywiście, z konieczności rodzi się coś, jakieś nowe, zastane ciało, albo jako szaty można to przedstawić. Może to jest jakaś szata, która sobą okrywa tę relację i to, co widzimy od zewnątrz, wygląda jako jeden byt, stąd mowa może być o hen, o jednym, o zjednoczeniu, mistyka. Lecz również jest to połączenie dwóch albo więcej tych istot dynamicznych, które z konieczności rodzą, to jest bardzo ważne pojęcie, rodzą ciało zastane, właśnie jako okrycie, albo może jako dziecko. Więc albo może jakiś nowy pomysł, cokolwiek. To jeżeli chodzi o wchodzenie, schodzenie do tej głębi i schodzenie do tej głębi w kondycji heteroseksualnej. Ja akurat, jeszcze raz podkreślam, na tym poziomie ontologicznym w ogóle nie widzę miejsca, jeżeli wskażesz, to chętnie posłucham. Nie widzę miejsca na taką dystynkcję genderową. Dobrze, strona 253, góra. A więc nawet nie wspominając o sytuacji mistyka, zjednoczenie kobiety i mężczyzny także nie bywa totalne. Czy być może chodzi zatem o zupełnie różne erosy? Wróćmy na chwilę jeszcze do raz przywołanego zdania z Biblii. Cytat. Dlaczego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem? I tak dalej. No, przywołujesz przykład heteroseksualny. Ja rozumiem, że to jest bezwiedne, ale nie ma w książce alternatywnego homoseksualnego przykładu. I w ogóle kwestia seksualności nie jest sproblematyzowana. Ciało fenomenologa prowadzącego to badanie jest określone płciowo też, czy nie? No, jeżeli tutaj odwołuje się do tego, że chodzi o to, żeby jakoś wyjaśnić jednak relację erotyczną, no to musi uwzględniać swoją tą erotyczną stronę, po której nie jest. Więc problemem jest analiza z pozycji męskiej, bo właśnie, no między nami nie ma kobiety, prawda? To jest w ogóle też pewna słabość tej dyskusji, bo ciekawe by było, jak kobieta odbierze analizy fenomenologiczne tutaj w tej książce, prawda? I wtedy byśmy mieli szerszy pogląd. Mogłem zaprosić dwie kobiety, ale zrezygnowane. Aha, no to właśnie, no to szkoda. Nie mogły, nie mogły. Poprzeć tak, że nie mogły. Proponuję może, ponieważ... Czy tylko się odniosę do tego bardzo krótko. Mówię w końcu, że to jest ten sam eros na następnych stronach. I druga rzecz, jeżeli chodzi o hezychazm, przecież jeden z podstawowych przykładów przywołanych w tej książce, to w tym kontekście można byłoby to, gdy mówimy o zjednoczeniu mistyka z Chrystusem, przedstawić w relacji homoseksualnej. No tak. No ale to już jest właśnie ten zwrot teologiczny z kolei, więc tutaj... Chrystusem cię nie zadawala. No właśnie, no nie, no ja wolę z obecnymi. No. Nie. Proponuję, żeby pamiętać może o wielości jakichś gier językowych i wielości dyskursów, które nie zawsze dadzą się ocenić. I proponuję jeszcze, żeby każdy z nas może powiedział coś takiego w miarę esencjonalnego. Powoli będziemy kończyć dyskusję, żeby publiczności nie narażać. Ale publiczność też się... Właśnie do tego zmierzam, że proponuję, żebyśmy jeszcze coś powiedzieli takiego
podsumowującego, może albo refleksyjnego, a potem oddamy głos publiczności, będzie, może jakaś możliwość zadania też innych pytań autorowi. Więc... A mogą to być dwie rzeczy? Mogą być. To ja mam dwie rzeczy. Jedna, jakby nawiązanie do tego, co do tej pory rozmawialiśmy, o czym rozmawialiśmy, mianowicie rzeczywiście wybierasz przykład mistyki i on jest specyficzny, prawda? On na płaszczyźnie figury mówi o tym, że ucieczką od wielości ciał w znaczeniu Sargs jest powrót do siebie, do Somy, prawda? I tutaj następuje ta unia mistyka, którą, jak powiedziałem, bardzo ciekawie opisujesz. Trochę myślałem, że Marcin o tym powie, ale przecież ciało jest również podmiotem, jeśli tak można powiedzieć w cudzysłowie, polityki, prawda? To znaczy, tak, ty to powiesz, tak? To tylko stawiam pytanie, prawda? Znaczy, myślę, że dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie bardziej naturalnym jest myślenie o ruchu w drugą stronę, prawda? Do właśnie rozpływania się tej wieloznaczności. I nie będę na tego kończył, bo skoro będziemy jeszcze o tym rozmawiać, to zostawię to. Natomiast druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, ona jest zupełnie z innego porządku. To jest pytanie takie, które zupełnie nie pójdzie w tą stronę, o której Marcin mówił, zarzucając pewne nieścisłości językowe. Ja sądzę, że to jednak jest bardzo dobrze po polsku napisana rzecz. Ale chciałbym zadać, pomimo tego, nie chciałbym, żebyś się poczuł urażony, dlatego że chciałbym, żeby to było filozoficzne pytanie. Chciałbym zadać pytanie, w jakim języku ta książka jest napisana. Prawda? To znaczy... Pomyślana. Albo pomyślana, tak? To znaczy, ja mam z tym problem, dlatego że wydaje mi się, że jeżeli rzeczywiście próbujemy fenomenologicznie czy hermeneutycznie rozprawiać się ze zjawiskami, jako zjawiskami językowymi, to musimy, to jednak robimy to w jakimś języku. Jakimś języku, o którym możemy powiedzieć, że jest naszym językiem ojczystym, prawda? Natomiast co ty tutaj robisz? I jaki jest język tej książki? Ten język jest generalnie językiem polskim, ale z dwoma słowami nieprzetłumaczalnymi, tak? Sargs i Soma, plus wieloma innymi słowami greckimi, ale nie wszystkimi słowami więc. To nie jest język grecki, prawda? Mało tego, to jest język polski z... połączony również gramatycznie z językiem greckim i to dla mnie to jest wielki zgrzyt, to znaczy odmieniasz, przyjąłeś taką konwencję, że greckie słowa odmieniasz przez przypadki. No problem jest tylko taki, że polskie przypadki nie przystają do przypadków greckich i to bardzo mocno jest w narzędniku. Bardzo często pojawia się narzędnik i ty w narzędniku wstawiasz dativus, tak? Czyli celownik, tak? Grecki. Oczywiście dlatego, że po grecku tego przypadku narzędnika nie ma, prawda? Natomiast, no właśnie, to jest ten problem jednak rozejścia się gramatyki. Jest to jakiś instrumentalizm. Okej, właśnie. No tutaj jest oczywiście cała wielka dyskusja, moglibyśmy ją sobie tutaj toczyć na temat tego, że no oczywiście to nie jest tak, że tych gramatycznych przypadków, prawda, które polski ma, a Greka nie ma, to one nie występują w ogóle w języku greckim, tylko język grecki sobie inaczej z nimi radzi. Ale ty tutaj myślisz tą gramatyką, prawda? A ta gramatyka właśnie jest taka polsko-grecka, gdzieś na przecięciu, prawda? Właśnie do czego zmierzam? Pomimo tego, że rzeczywiście przebiegasz przez wiele języków, bo tutaj jest i niemiecki like i Fleisch, prawda, i przykłady z angielskiego, prawda, to ja nie zauważyłem, być może po prostu przeoczyłem, tak, ale nie zauważyłem pracy translatorskiej. To znaczy, zobacz, oczywiście mówisz, że to jest praca translatorska. Mówisz, używam polskiego słowa ciało, które nie ma odpowiednika, czy grecka różnica, Sargs i Soma nie ma odpowiednika.
No po polsku mamy jednak dwa słowa, jest słowo mięso, prawda? Tylko problem polega na tym, że różnica między ciałem i mięsem jest zupełnie inna niż różnica między sarks i soma. Ale różnica między life i flesh po niemiecku jest też inna niż polska różnica i różnica grecka, prawda? Moim zdaniem właśnie nie ma tej translatorskiej tutaj pracy wykonanej, żeby pokazać, że właśnie zdecydowanie się na jakiś język i przekładanie z jednego języka na drugi, prawda? Tak jak Piotr powiedział, ty w pierwszej części konstruujesz swoją filozofię, biorąc skąd chcesz i tak rzeczywiście konstruujesz swój język też, prawda? I w tym sensie mówię, pytam, jaki to jest język, nie dlatego, żeby zrobić tutaj przytyk do jednak dobrze napisanej po polsku książki, prawda? To nie jest tego typu przytyk, to jest pytanie filozoficzne, to znaczy dlaczego mówimy o ciele w sposób językowy w taki sposób, że konstruujemy język, który się składa z wielu różnych języków. Chciałem, ale no nie wiem, możemy... Bo ja znalazłem jedno zdanie w książce, z którym się w 100% zgadzam. I to jest zdanie na stronie 176 Józefa Piórczyńskiego, cytujesz. I on pisze, byt ludzki, mając za nic świat rzeczy i własną niedolę, unicestwia w ten sposób siebie jako centrum powiązania ze światem. To jest a propos Eckharta. No właśnie, mając za nic własną niedolę. Moim zdaniem to jest właśnie cel tego całego, tej całej antropopraktyki, czy praktyki mistycznej, jakiej dokonują Eckhart i inni. Mianowicie chodzi o to, żeby doprowadzić siebie samego do poziomu takiej świadomości, w której mamy za nic własną niedolę. I wtedy już jesteśmy w domu, to znaczy już nam nic się nie może stać. I wszystko inne, czyli całe to oprzyrządowanie teologiczne, ma doprowadzić do tego, żebyśmy byli w takim stanie. Więc ja z tej perspektywy czytam i czerpię korzyści z lektury mistyków, a nie po to, żeby spotykać jakieś tam postacie w głębi, gdzieś tam była nie wiem, co się. To taka uwaga. Zacząłem od tego, że to, co u ciebie jest pytaniem, znaczy żądaniem skonkretyzowania, rozumiem, że nie atakiem, tylko żądaniem ukonkretnienia, jaki to język, to jest źle postawione. Znaczy, jeżeli to jest język skonstruowany, to jest język hybrydyczny w takim razie i to jest właśnie wielka zaleta tej książki, to znaczy że nie ma czegoś takiego jak języki. To znaczy każdy język w momencie, kiedy go używamy, my go hybrydyzujemy na różne sposoby. A powstają różne mniejsze, większe społeczności, a to różne są polityczne. A w każdym razie nie jest tak, że istnieje język. Tak. Bóg jest częścią tego istnienia. Nie jest tak, że tak samo jak nie jest tak, że istnieją język polski, angielski, rosyjski, tak samo nie ma działek, nie jest tak, że istnieje teologia, filozofia, albo to wszystko się staje w momencie, kiedy uprawiamy filozofię, piszemy, tak? A to jest pewien proceder. Od tego bym chciał zacząć, takiej mojej deklaracji, to jest właśnie deklaracja, to trochę manifest taki mój, ale teraz przechodzę do zastrzeżenia pod adresem Antana. Znaczy, tam pod koniec tego pierwszego rozdziału, w którym jest mowa o Soma, to zostaje jakoś streszczone w ten sposób, że są właśnie trzy etapy, można powiedzieć, tego istoczenia się, cholera wie co, a cieleśnienia się Somy. Że właśnie możemy mówić o stawaniu się, tak, o poznaniu, a na końcu o tej synergii, czyli o spotkaniu z innymi. Zastanawiam się, to byłby jakieś zastrzeżenie, czy słuszne jest to, że te dwa etapy, powiedziałbym, samotnicze jednak. Znaczy takie właśnie, w którym
zaczynam od takiego zupełnie swojego jak gdyby internego doświadczenia, potem dopiero wychodzę z niego ku innym. Czy to nie jest perspektywa zafałszowana? Czy nie jest tak, że od początku w swojej intymności jestem z innymi? Że ten język jest elementem wspólnym. Języka bym nie wymyślił. Znaczy zawsze, gdy się posługuję językiem, mam do czynienia z jakąś pracą wspólną, właśnie z jakąś synergią. Więc z tej synergii ja wyrasta dopiero soma. Tak? Soma jest synergią, pracą, jest społeczeństwem. A w pewnym momencie tu się pojawia ten obraz, oprócz tego obrazu, tego nabrzmiewającego organu seksualnego, jest jeszcze inny obraz, który tu się pojawia, mianowicie wydma, przesuwające się wydma. Wydma nie jest czymś jednym w ogóle. Tak? Są te dziarnka piasku, są jakieś, ona się przemieszcza, one z falą, można by powiedzieć w pewnym sensie, prawda? No więc, czy cielesność nie jest falą społeczności najpierw, a potem dopiero jest jakimś odosobnieniem? To jest moje pytanie. Ono jest polityczne, dlatego że tworzenie tej fali zbiorowości ma sens polityczny i Karol, właśnie, praktyka życiowa. Jak się ma ta praktyka życiowa do w tezach o Feuerbachu wspominanej przez Marksa praktyki krytyczno-rewolucyjnej, która powoduje samo wychowanie się wychowawców, czyli właśnie wykształcanie takich suwerennych języków społecznych, które nie przyjmują z zewnątrz tego, co dostanę, prawda? Tylko próbują same kształtować społeczeństwo od podstaw do dołu. Dziękuję. Może jeszcze ja. Chciałbym, żebyś mi, Antonie, może odpowiedział jeszcze na taką kwestię. Mianowicie, czy ta książka jest jakimś projektem sotebiologii? Koniec końców. Czy chodzi tutaj o zbawienie jakieś? Czy ten, jak gdyby, proces ma jakiś finalny cel, którym byłoby dotarcie do jakiegoś punktu, do momentu zbawienia? To może jedna rzecz, druga rzecz, czy to jest także pewien projekt, który można byłoby rozumieć jako przykład filozofii perennis? Czy Ateny, które tutaj są, Jerozolima, które tutaj też, Jerozolima, która się pojawia, czy to po prostu nie jest tak, że te wszystkie jakieś, nie wiem, nawet fenomenologia mówiłyby to samo? Heidegger mówiłby to samo, co Grecy, co Eckhart może, czy też może w inny sposób mówiłby to samo, czyli jaka byłaby, nie wiem, koniec końców esencja tego projektu, tej książki. Jeżeli to powiedziałem klarownie, nie powiedziałem jakoś klarownie. Odniosę najpierw w pierwszej kolejności do tej kwestii dotyczącej polityki, bo jest to aspekt, moim zdaniem, najbardziej metafizyczny w tym wszystkim. Jest więc tak, że faktycznie, gdy opisuję soma, mówię o czymś bliżej nieokreślonym. Czymś, co nie ma żadnych kształtów, działa, lecz nie wiadomo, co działa, nie wiadomo, w jakim kierunku podąża, nie wiadomo, czy się spotyka z czymś innym, czy z kimś innym, czy jest po prostu nastawione na to, by się spotkać, czy jakieś spotkania zachodzą wewnątrz, bo obserwujemy to od zewnątrz. Na dodatek opisujemy to, to jest bardzo ważne, w terminach Sarx. Nie jesteśmy w stanie niczego powiedzieć o tym, czym jest soma, poza tym, że działa. I cokolwiek mówimy o soma, tak naprawdę mówimy o Sarx. Tak naprawdę mówimy o Sarx, w języku Sarx, w kategoriach Sarx i w ramach pewnego resentymentu, który Sarx przysługuje. Więc
to jedyne, tylko że to coś działa. Czy Soma jest jakimś ośrodkiem podmiotowości? Czy jest jakimś zestawem, zbiorem różnych podmiotowości? Czy w ogóle możemy tutaj mówić o jakiejkolwiek podmiotowości? To nic na ten temat nie powiemy. Z tym, że gdy opisuje się taką praktykę mistyczną, owych mistyków jak wschodnich, tak i zachodnich, również niekoniecznie też chrześcijańskich, to opisuje się drogę wyzbycia się własnej podmiotowości, która jest w ramach tej narracji, którą przedstawiłem, drogą od Sarx ku Somati, od Sarx do Soma. Więc taka widma może być niekoniecznie, ale może być pewnym, może być wspólna dla nas wszystkich, w ten sposób to określę. A może, być może w ogóle nie mamy z nią do czynienia, lecz mamy pewne nadzieje, znów powiedziałbym resentymentalne, że jednak z czegoś takiego się wywodzimy. Więc na razie rozprowadziłem to podmiotowość i ową nieja. Podmiotowość, a zresztą nawet mowa o nieja, to wszystko przysługuje Sarx, nie Soma. Soma jest czymś, o czym mówimy, że nic, niczego tym powiedzieć nie możemy. Co więcej, czy jest to soteriologia? Czy Soma spotyka inne Soma? Czy nie spotyka? Działa. I ponoć jest nastawione na współdziałanie. Coś się tam dzieje. Lecz współdziałanie zachodzi na poziomie również podziałów. I te podziały z kolei przysługują Sarx, nie przysługują Soma. Ponoć. Niczego na ten temat nie możemy powiedzieć. Możemy powiedzieć tylko, że działając może mieć pewne nastawienie, że coś albo kogoś spotka. I że we współdziałaniu, które tak naprawdę jako takie nastawienie jest wpisane w Soma, czy tych takich ciał Soma jest wiele, czy jest jedno, nie wiemy, ale będąc wpisane takie współdziałanie w Soma, eksplicyte opisuje tak naprawdę samo to Soma, nie jego mnogość. I niekoniecznie wobec tego Soma spotyka Boga. Być może ten Bóg, którego spotyka, jest nawet nie Bogiem umarłym, lecz nieistniejącym. Ale może być też to spotkanie najwyższego poziomu. Spotkanie ostateczne. Powinno być. Być może, nie wiem, jest to pełnia dopiero aktualizacji Somy. Aktualizacja Soma nie z definicji, którą nam proponuje Sarx, jako aktualizacja, poprzez zaprzeczenie również tej definicji, którą Sarx nam proponuje, ponieważ Soma, jak powiada Sarx, jest przeciwieństwem tego, czym jest Sarx, więc Soma nie może być, nie może nigdy się zaktualizować. To jest niekończący się spektrum możliwości. Jest to jak najbardziej w sensie aristotelowskim dynamis, które ponoć znajduje swoją aktualizację w entelechii, ale zarazem dynamis idzie gdzieś dalej. Zaryzykuję, że zbliżamy się tutaj do problemu pod tytułem tertium non datur, bo albo jest to ślepa wola, ślepa wydma, ślepa jakaś aktywność, ślepy dynamizm, albo jest jakiś telos. Telos powinien być jakoś związany z Bogiem, przynajmniej w tej
tym horyzoncie rozważań. A względem z perspektywy Sarks, lecz nie z perspektywy Sonu. Cała narracja, jeszcze raz powtarzam, cała narracja poświęcona Soma ma tylko jedno źródło. To źródło ma naturę sarkastyczną. To jest stary motyw gnostycki, że gdzieś nawet u Szonina chyba to samo pobrzmiewa. Że jest jakaś otchłań i dopiero gdzieś tam z tej otchłani aktualizuje się nawet Bóg. Zaczyna się pewnego rodzaju dynamika, ale myślę, że to w tej książce też gdyby pobrzmiewa ten sam problem. I Eckharta też pobrzmiewa ten problem Boga, który jest też nicością od razu, ale jest Bogiem też. Jest to akurat to trzecie, które jest dane, ale dane poprzez zaprzeczenie tego pierwszego i drugiego, z którym mamy do czynienia i z którego, tak, od których tak naprawdę nigdzie nie da się uciec, przed którymi. Właśnie kwestia językowa tutaj jeszcze, bardzo ważna. Gdy na ten temat rozmawialiśmy dziś, gdy faktycznie język polski jest moim językiem drugim albo trzecim. Jest to język, którego się nauczyłem już nawet po studiach. I tego nie ukrywam. W tekście również tego nie ukrywam. Co więcej, zdaję sobie sprawę i chyba jest to bardzo ciekawy eksperyment. Zdaję sobie sprawę, że po polsku, w języku nieojczystym, usiłuję opisać zjawiska, które już nie da się, dla których nie da się już znaleźć odpowiedników we współczesnej polszczyźnie. Da się znaleźć i wskazuje te źródła w jakichś wcześniejszych, na jakichś wcześniejszych etapach rozwoju między innymi polszczyzny. I tutaj, jeżeli chodzi o Sarks, to ja bym kategorycznie bronił się przed nazywaniem Sarks, określeniem Sarks poprzez mięso. Sarks i Kreas się nie pokrywają bynajmniej. To są jakoś zachodzą na siebie, ale w bardzo ograniczonym znaczeniu i w tym akurat sensie, że gdy opisuje Sarks i związany z sarkazm, sarkazm pochodzi oczywiście, są to etymologicznie pojęcia ze sobą związane, przy tym w Grecji dość później, już klasycznej, starożytnej Grecji. I sarkazo znaczy po prostu rozszarpywać coś. Jurkiewicz podaje takie dookreślenie, niczym psy mięso na przykład. Stąd właśnie sarkazm jako kąśliwa uwaga. Ale Sarks i Kreos ze sobą się nie pokrywają. Dałoby się z pewnymi zastrzeżeniami, i to znajduje swoje uzasadnienie w innych językach słowiańskich, określić Sarks poprzez płeć. Czyli jednak genderowy. Ale nie w tym sensie płeć. Nie chodzi... Płeć, tutaj chodziłoby tylko o jeden tylko aspekt. Podział. O podziale mówię, tylko nie taki podział na... właśnie na, w tym znaczeniu współczesnym. Jeszcze w słowniku języka polskiego PWN, ale również przede wszystkim Doroszewskiego da się znaleźć takie określenie płci jako cery na twarzy. Jakoś to wskazuje na Sarks jako powłokę. Co prawda, również to jest ważne, jest to taka powłoka, która się nie poddaje penetracji. Penetrując takie ciało, ciągle mamy do czynienia z cerą na twarzy, z powierzchnią. Z powierzchnią, która coś przedstawia, jest reprezentacją czegoś, ale pozostaje, tym niemniej, pozostaje powierzchnią.
Więc mogłoby być to płeć i o płci, a także o twarzy. Mówię, zdaje mi się, dość szczegółowo. I język. Jeszcze raz cofając się, wracam do tej kwestii. Odnoszę takie wrażenie, może zbyt paradoksalnie i emocjonalnie to brzmi, że niejako pisałem to pomiędzy językami. Pisuję faktycznie historię dwóch słów. Soma, seks. Przy tym mówię nie tylko o tych słowach greckich, lecz również sięgam do jakichś źródeł tych słów, a przede wszystkim najgłębiej sięgam z Sarx do źródeł awestyjskich i do również innej równoległej historii rozwoju tych dwóch źródeł. Więc w Aweście, również w Rygwedzie, bo stąd to się wywodzi, Sarx odnosi się do tego, czym jest Twasztar. Twasztar, czyli po prostu w Aweście to jest jakiś taki aspekt twórczy Ahura Mazdy. W Rygwedzie to jest już teonim, demiurga. Twasztar to również jest naczynie, które moment omen, niestety nie ma tutaj powiązań etymologicznych, przynajmniej tego nie znalazłem. Twasztar jako naczynie, jako odpowiednik Sarx, jest czymś, w czym był spożywany napój narkotyczny haoma albo soma, który jest takim, symbolizuje żywioł życia. Więc mówię o Sarx i twarz, o samej Sarx, lecz również mówię o ciele i o twarzy. Twarz tutaj, płeć i twarz, było z wiadomo zastrzeżeniami oczywiście, to byłyby odpowiedniki Sarx, tej Sarx, o której piszę. Faktycznie nie mogę tutaj odnieść się do jakiegoś jednego pojęcia bez zastrzeżeń. Jak na przykład bym to uczynił w wielu innych językach, pisząc ten tekst. No ale jest, niestety też przez uzus jesteśmy na to zdanie. No, chociażby, no bo uznajemy te teksty, czy nie uznajemy, to całkowicie jest obojętne tutaj za jakiś autorytet doktrynalny, ale one narzucają też uzus językowy. Z jednej strony mówimy słynne zdanie z prologu do Ewangelii Świętego Jana, a ciało stało się, słowo stało się ciałem. Kai hologos sarx egenito. Więc mamy z jednej strony sarx, drugi wątek, również ewangeliczny, znaczy z innej Ewangelii, tutaj jest to soma mu, to jest ciało moje. Więc mamy do czynienia z innym ciałem, to jest ciało, które jest soma. Ale mamy jeszcze taki na przykład wątek, który całkowicie, gdybyśmy uciałowali to ująć po polsku, zakłócałoby. No i zresztą zakłóca jakąkolwiek narrację o ciele. W zasadzie narracja o ciele w tej konwencji chrześcijańskiej zdaje mi się po polsku bardzo problematyczną. To soma też sarkos. Co to jest? Ciało, ciało. Ciało jedno, ciało drugiego. To jest tłumaczone przez tłumaczone w Biblii Tysiąclecia jako ciało, ciało grzeszne w nawiązaniu do to sama tez hamartias, ale no, jednak nie jest to taki bezpośredni przekład tego pojęcia, więc nie mogłem tego przetłumaczyć na polskie. Przynajmniej takiej możliwości nie widziałem. Z drugiej strony
zdawałem sobie sprawę z tego, że pisząc to po polsku, nie piszę tego po polsku, bo jest to rzecz, której w ogóle nie da się w jednym języku jakoś ująć, bo nie o jeden język chodzi. Chodzi o dwa pojęcia, które inaczej, chodzi o dwa zjawiska, które w różnych językach ukazują się inaczej, nieco inaczej. Tam jako, powiedzmy, powierzchnia, tam jako wręcz płot, tam jako twarz i tym podobne. Czy chcesz jeszcze coś powiedzieć, odnieść się do tych kwestii, czy oddaję mu już głos może publiczności? Może, jeżeli macie Państwo jakieś pytanie do autora przede wszystkim, albo do nas. Trudno mieć pytanie, jak się nie czytało książki. Ja mogę coś tam... Tym bardziej sobie... można zadać jakieś pytanie, właśnie nie czytanie, jak się nie czytało książki. Albo ocen można. No tak, jakby z relacji tej dyskusji, to mam wrażenie, że autor stał się jakby w połowie mistykiem i wykorzystał jakieś narzędzia filozoficzne, które gdzieś tam sobie przyswoił, żeby opisać swoje doświadczenie. Nie wiem, czy mam rację, to może być pytanie. O ile mam do czynienia z własnym ciałem, to uważam, że jedną z podstawowych, może podstawową kondycją ciała jest kondycja mistyczna w tym właśnie ujęciu, którą tutaj przyjmują, tak, odrodzenie było. No może ja szybko zadam właśnie jeszcze ci takie pytanie do tego typu jak gdyby stanu świadomości, czy też do tego typu przekonania dochodzi się, to jest dane, czy to w pewnym momencie się pojawia? Które przekonanie? Przekonanie, że istnieje jak gdyby taka możliwość, o której przed chwilą wypowiedziałeś, że ta codzienność, czy też badanie własnego ciała jest czymś rodzajem aktywności mistycznej. Dobrze to zrozumiałem? To znaczy w tym sensie, w którym takim doświadczeniem mistycznym może być jakakolwiek relacja z innym, a co więcej, nie tylko z innym, lecz z sobą samym. Tutaj bym po prostu zacytował Likera, no, mam komloter, sam jako inny. Może być to doświadczenie z kamieniem albo z drzewem także. Z chmurą na niebie? A przede wszystkim chodzi o nastawienie, więc tak. Tak, czyli jest takie tak, możliwość takiego tak, nastawienia tak. I to jest dane, to się skądś bierze, bo nie wszyscy mają takie nastawienie. No właśnie, czy mówimy tu o jakiejś praktyce, czy raczej rozważamy sobie jakiś rodzaj nakładki percepcyjnej na nasze doświadczenie, w którym coś, co można by nazwać odżyciem, określimy jako... jako doświadczenie mistyczne, w sensie pogłębimy to doświadczenie. To znaczy, reasumując pytanie. Czy to jest łaska? Czy to jest coś danego, coś, co się przydarzyło, czy to jest coś, do czego się dochodzi poprzez praktykę? Zawsze jesteśmy zanurzeni w praktykę. Z tym, że drogi praktyki są różne. Ktoś woli wykład, ktoś kontemplację własnego pępka. Albo oddychanie, ćwiczenia z oddychaniem. No to, to jest ta sama praktyka. Ale zawsze się pojawia pytanie, po co? Dlaczego? Też. Z jakiego powodu? Poznawczo. Bo można. Właśnie nie poznawczo. Ta kontemplacja nad owocem własnego pępka to nie jest żart. Pojawia się faktycznie nawiązanie do praktyki syntezy chastycznej, która tak wygląda. Ona jest, ja tu miałem niedosyt w tym punkcie, bo chciałbym więcej, żeby było napisane na ten temat, jak ta praktyka wygląda. Ale właśnie jeszcze a propos, no bo wspomniałeś o narkotyku w Somie i to skojarzenie mi uruchomiło, bo Aldous Huxley napisał filozofię Perennis, Aldous Huxley napisał Drzwi do percepcji, skąd potem wziął się The Doors. I napisał też Nowy Wspaniały Świat, gdzie występuje Soma jako narkotyk, który
powoduje, że zatracamy granice ciała, czyli Sarkt przestaje funkcjonować i wszyscy stają się jednym. Co na ten temat powiesz? I powiedz mi, czy jak... Co myślisz o mistyce Winstam? Co myślisz o zażywaniu somy? No, o ile to pozwala doznawać w sposób bezpośredni, jak najbardziej rzeczywisty. Oczywiście tutaj o rzeczywistość może zupełnie inną chodzić. Owego pędu życiowego, uczuciowego, to jest to jedna z dróg. Przez ciało. Mamy jeszcze jakieś pytania? Czy mamy jeszcze coś do omówienia, czy już będziemy... Pojawia się tam wątek jogi, tantry? Konteksty wschodnie? No bo... Nie, ale da się to tutaj zastosować. Zresztą praktyki kazachstańskie. Nie przywiązywałem do tego większej uwagi, bo są różne praktyki i można to zmienić. To akurat w bardzo konkretnym kontekście, w kontekście bardzo konkretnej polemiki Palama z broni tej akurat, wpatrywanie się we własny pępek, która również, jak Palama powiada, nie jest jedynym możliwym sposobem, ale no, nie przywiązałem do tego po prostu większej uwagi, dlatego że jest to po prostu jedna z dróg. Chodziło mi raczej o ukazanie, które się dało, owej paradoksalnej, przejawiającej się na poziomie ontologicznym struktury ciała. Ja mam szereg pytań znowu, bo jak długo opatrywanie się, w jakiej pozycji, do jakiego momentu, co się ma pojawić, prawda? Bo to jesteśmy zainteresowani, jak pojawia się coś takiego jak patrywanie się we własny pępek, to natychmiast chcemy czytać, prawda? I nagle tak, potem to częstujesz nas znowu jakimś greckim słowem. To same patrzenie źródła tradycji. Ale tego nie znamy w ogóle. To odnalezienia w świecie, ale to nie jest zadanie na ten wieczór, bo chodzi już. Proponuję, żebyśmy kończyli. Zgadzamy się, żeby już podziękować Antonowi. Dzięki za przyjazd, za spotkanie, za rozmowę. Dziękujemy Państwu także za przybycie. No i tyle. Dzięki. Kupujcie książkę, bo bardzo ubogacająca. Nie, no wiadomo, nie, absolutnie biegły, jeżeli...